Cześć droniarze, ja jestem Łukasz i jak zawsze witam Was na kanale Dronostrefa. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam kolibra, który znajduje się w tym pudełku. Zapraszam. Oczywiście nie mam tam żywego zwierzęcia, tylko jest tutaj nowy dron od Newbie Drone Hummingbird V2, czyli mały tajny łup, którym możemy sobie latać, gdy na dworze pogoda nam nie sprzyja, a nawet też możemy nim latać na dworze, gdy pogoda nam sprzyja. Moje serce jest akurat bliższe większym dronom, głównie pięciocalowym, bo jak świeci słońce, jest pogoda, to lepiej moim zdaniem wziąć sobie drona pięciocalowego i polatać. Ale jak już sobie siedzimy cały dzień na przykład w biurze, albo już drugi tydzień pogoda nam doskwiera tak, że cały czas wieje, pada, albo gdy mamy wolne, to rzeczywiście tylko pada i nie możemy iść polatać, no to wtedy z pomocą przychodzą nam takie małe urządzenia latające, czyli tiny łupy. I ten Hummingbird, bo tłumacząc Hummingbird na polski, to znaczy koliber, od Newbie Drone jest naprawdę fajnym dronikiem. Ja już go użytkuję chyba od 2 tygodni albo 3 i sobie tak nim latam tutaj po biurze. Sprawdzałem też go na dworze, też daje radę, ale jednak większą frajdę na dworze sprawia mi latanie dronami pięciocalowymi. Też kiedyś nagrywałem film o Cetusie. Cetusa od Beta FPV. Mocno katowałem go u nas w hali, tutaj gdzie lataliśmy sobie często w zimę, chociaż w ostatnim roku nie lataliśmy, ale gdy mocno się wkręciłem ze znajomymi w latanie tymi małymi dronikami, to rzeczywiście katowałem tego drona od Beta FPV Cetusa mocno i tego teraz sobie katuję tutaj po biurze, latając nim tutaj w tych pomieszczeniach, co mamy. Chciałbym go Wam pokazać trochę z bliska bardziej, co on ma, jak on wygląda, jak działa. Jest to bardzo malutki dron w rozmiarze 65 mm. Mamy oczywiście 4 silniki, mamy nadajnik VTX na analogu, ale mamy też wbudowanego LRS-a. LRS-a, czyli system, który jest teraz bardzo popularny. Dużo osób ma nadajniki w aparaturach, jest to tańsze niż Crossfire, tańsze niż Tracer, także też dużo ludzi z tym się boryka, żeby sobie zastępować jakieś FR Sky na LRS-a i się wcale nie dziwię, bo FR Sky to już moim zdaniem jest przeżytek. Także fajnie, że tutaj Newbie Drone wprowadziło wbudowanego LRS-a i bindujemy to poprzez Betaflight. Podłączamy drona do Betaflighta, wybieramy tam zakładkę Receiver, czy też z polskiej na polski, jak już jest przetłumaczony Betaflight, konfigurator, odbiornik i tam możemy wpisać w Prazę do bindowania albo też sobie wybrać, żeby zaznaczyć bindowanie i możemy to połączyć z naszą aparaturą. Proces przebiega bardzo szybko, nie ma największego problemu. Kanopka moim zdaniem w miarę wytrzymała, tutaj latałem, obijałem się, nic się nie działo. Mój kolega, który też lata takim dronem, już mu się udało rozwalić tą kanopkę, ale nie ma problemu, kanopki nie są drogie do takich dronów. Mam też wszystkie części zamienne na sklepie, także ja zazwyczaj jak już staram się wprowadzić jakiś produkt, to też żeby były części zamienne, także wszystkie kanopki, ramy do tego też są dostępne. Mi akurat się nie udało jeszcze jej rozwalić. No i po podłączeniu baterii, akurat baterie, których ja używam, to są też od Newbie Drone Nektary Gold, akurat 300 mAh, one przychodzą w jednym opakowaniu 4 sztuki, to kosztuje tam około chyba 100 czy 120 zł, także tutaj koszty, jeżeli w porównaniu do 5 cali, są bardzo niskie. I po podłączeniu baterii możemy mieć ustawione tak, i to jest domyślnie ustawione, że nasz dron będzie świecił w różnych 4 kolorach. Robi to fajny efekt, jak ktoś obok siedzi, albo jeżeli nasze zwierzęta, które mamy w domu, nie przeszkadza im dźwięk drona, tylko bardziej chciałyby poganiać coś świecącego, to rzeczywiście to jest fajna opcja. No chyba, że to nasze zwierzęta denerwuje, no to nie. Ale wiem, że niektórzy latają z tymi dronami i robią to jako trening dla psa po mieszkaniu, żeby sobie mógł pobiegać za czymś świecącym. Oczywiście trzeba uważać, żeby pies nie zjadł tamtego drona. Co mogę powiedzieć jeszcze? No, zwarta obudowa, bardzo lekki, jak to Tiny Whoop, IO, ESC, wszystko zabudowane w jednej płytce. No i ciężko by było tu też wsadzić VTX-a, który byłby cyfrowy, także są tylko wersje na analogu z zbudowanym LRS-em. Ok, żeby nie być gołosłownym i pokazać Wam, jak to lata, moim zdaniem ten dronik jest bardziej stabilny niż Cetus, którym latałem, też bardziej stabilny chyba niż Tina Whoop, którym też dużo latałem. No ale to też jest mniejszy rozmiar,
Ale wydaje mi się mimo wszystko, że nie ma tych jakichś dodatkowych jak Cetus czujników położenia i tak dalej, to on nie głupieje, bo w Cetusie, jeżeli zostawimy włączone te wszystkie czujniki, to potrafi to zgłupieć, a te czujniki zazwyczaj działały od nowości jeden dzień, bo później zazwyczaj gdzieś ubrudziliśmy, zahaczyliśmy, walnęliśmy, to przestawało działać. Tu nie ma żadnego pozycjonowania, jest po prostu czyste akro, albo angle, albo horizon, możemy to ustawić, ja oczywiście latam w akro, mam tak naprawdę na aparaturze jeden przycisk do armowania i to jest wszystko. Więcej nie używam, turtle mode w tych dronach raczej nie ma sensu, łatwo jest spalić IO. Mnie się jeszcze nie udało tutaj nic spalić, ale wiem, że przy tych małych dronach, jeżeli używamy turtle mode'a, to jest to bardzo ryzykowne, dlatego tutaj nie włączałem turtle mode'a, ale już nie przedłużając, pokażę wam jak to lata i sami ocenicie, czy jest to warte swojej ceny. Mało latam ostatnio na analogu, dlatego też ciężko mi się przyzwyczaić do tych gogli, ale dobra, startujemy, będziecie widzieć też DVR, także zrobimy sobie oblot tutaj po biurze, zobaczymy jak to się sprawuje. Ok, dronik jak widzicie jest stabilny, można wszędzie sobie wchodzić, wlatywać, mogę sprawdzić czy na drukarce wydruk się drukuje, nie muszę tam chodzić, tylko mogę podlecieć sobie dronem, widać. Druk idzie, możemy sobie przelatywać przez przeszkody, jeżeli ma ktoś właśnie jakieś pomieszczenie w domu, czy też garaż, to bardzo fajnie można sobie latać między różnymi przeszkodami, na przykład, o tutaj mogę się zmieścić, ja tu akurat mam kilka takich przeszkód porozstawianych, gdzie można sobie rzeczywiście fajnie polatać. I dron naprawdę jest bardzo stabilny, ja akurat po 5 calach, gdzie latam więcej 5 calami nawet w zimę, to nie miałem, o co z tą telemetrą, dobra już wróciło, latam akurat na najmniejszej mocy LRS-a, tutaj wydaje mi się, że te 40, ten zasięg tak skacze, to bardziej to chyba pokazuje RSSI niż, wow, niż link quality, o to mi chodziło, że tam jest chyba RSSI, dobra, polecę dalej. Jak mi się uda. O worek na śmieci zahaczył. Dobra, lecimy jeszcze raz. Szkoda baterii, trzeba ją dokończyć. Także tam mi się wydaje, że pokazuje RSSI, nie jest link quality ustawiona, ale też znowu mam LRS-a ustawionego jak lądowanie najmniejsze, to nie wiem, 25 mW chyba jest, czy coś takiego. Uważam, że nie ma sensu go tutaj grzać chyba na maksymalną moc, jeżeli latam sobie w pomieszczeniu, gdzie jestem. Dronik jest o tyle fajny, zwinny, bo 5 calami bym tak nie polatał tutaj w biurze. Ale jeżeli chodzi o zwinność tego drona i rozmiar, to rzeczywiście fajnie można się pobawić. Też jest szybki, gdy trzeba. Można się pokręcić szybciej. To wiadomo, wtedy już... Wow! Ryzyko uszkodzeń jest większe. Dobra. Muszę iść po niego i sobie podsumujemy. Jak widzicie, takim dronem lata się dość łatwo, ale też można zaliczyć różne kraksy. Po tych kraksach, ja tu naprawdę często zaliczam właśnie kraksy, latam sobie na jednej baterii, a jeszcze jak nagrywam do was odcinek, to tym bardziej staram się, żeby latać dobrze i wtedy zazwyczaj wychodzi gorzej. Także jak widzicie, jest dość zwinny, szybki, stabilny przede wszystkim. Można nim wciskać się naprawdę we wszystkie jakieś przeszkody, małe dziurki i tak dalej. I rzeczywiście tym dronikiem, jak nie jestem wielkim fanem tiny whoopów, tylko wolę większe drony, jak już mówiłem na wstępie, to tym dronikiem rzeczywiście lata się fajnie i to jest rzeczywiście fajna odskocznia, żeby sobie tutaj nawet w ciągu dnia w biurze polatać sobie 2-3 pakiety, odstawić to na bok później i wrócić do swoich zajęć. Czyli taki przerywnik rzeczywiście jest bardzo fajny. Tak samo jeżeli pogody nie ma, to te droniki rzeczywiście sprawiają dużo, dużo radości. Kolejna sprawa to jest cena. Za takiego drona z budowanym LRS-em zapłacimy, mam tu zapisane 609 zł. Do tego dokupimy sobie baterie, które kosztują akurat 4 sztuki nektarów od Newbie Drone. One przychodzą właśnie w paczce 4 sztuk. 300 mAh 135 zł. Za 250 mAh 4 sztuki trzeba zapłacić 119, też można na nich latać, są trochę lżejsze, pewnie trochę mniej lotu, ale mniej czasu lotu, ale pewnie ten dron jest trochę bardziej żwawy. Ja cały czas latam na 300 mAh.
Do tego też można dokupić sobie jeszcze ładowarkę Nektar od Newbie Drone, która też jest u mnie na sklepie. Linki zresztą tego wszystkiego, o czym mówiłem tutaj, macie w opisie filmu, także jeżeli chcecie pobawić się czymś małym od Newbie Drone, to rzeczywiście polecam tego małego dronika, który no już dużo ze mną przeżył, bo ja ich nie oszczędzam, tych dronów, i jeszcze nawet się nie połamał po takich upadkach, jak tu nawet widzieliście. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że taka recenzja na temat czegoś innego niż drony 5-calowe będzie dla Was przydatna. Jeżeli tak, no to zostawcie łapkę w górę. Ja jak zawsze przypominam o moim sklepie internetowym www.dronostrefa.pl. A jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, no to zostaw subskrypcję, aby nie minął Cię kolejny materiał. Z mojej strony to tyle. Dzięki, do zobaczenia. Cześć!